Marcin Szafrański, witam dziś Państwa z Urzędu Miasta w Słupsku. Za chwilę będziemy gościć w gabinecie prezydenta Roberta Biedronia, ale mamy też obiecane, że będziemy mieli okazję zwiedzić ten piękny, zabytkowy budynek. Dlaczego Pan tego Kongresu Kobiet nie chce odwiedzić? Dzień dobry przede wszystkim. Bardzo mi jest miło, że Konin zawitał do Słupska. Obiecuję, że nadrobię i kiedyś Słupsk przyjedzie do Konina. Dlatego, że niestety jestem wtedy w Berlinie i nie mogę uczestniczyć, ale Kongres Kobiet uwielbiam i bywam na kongresach kobiet w całej Polsce. Zresztą w marcu będę m.in. w Katowicach, w Słupsku będę, bo też mamy nasz regionalny kongres kobiet. I obiecuję, naprawdę obiecuję, do 3 razy sztuka, za 3. razem już przyjadę do Konina. Szczególnie, że nie przypominam sobie, żebym jeszcze w Koninie kiedykolwiek był, a mam przyjaciół, znajomych w Koninie i nareszcie trzeba ich odwiedzić. Silny i heroiczny Robert Biedroń wyłania się z książki Pod prąd. Dużo jest tam o polityce, o Pana życiu, ale też o takim życiu prywatnym. To było potrzebne Pana, nie wiem, fanom, Pana wyborcom, żeby tak w takich szczegółach się o Panu dowiedzieć? Ani jednemu, ani drugiemu, ponieważ ja tę książkę napisałem z innego względu. Po pierwsze, to miałem opory, żeby udzielić tego wywiadu, bo to nie ja pisałem. Leżałem na sofie, która jest za tą kamerą i opowiadałem swoją historię, ale ja udzieliłem tego wywiadu dlatego, że kiedy ja potrzebowałem takiej książki, to jej nie miałem. Kiedy ja dorastałem, kiedy szukałem wsparcia innych, to takiego wsparcia nie dostawałem. Kiedy odkrywałem, że jestem ateistą na Podkarpaciu w Krośnie, kiedy odkryłem, że jestem gejem w Bieszczadach i widziałem wilki, łosie, jelenie, żuki, a nie zobaczyłem żadnego geja, myśląc, że jestem jedynym gejem we wsi, kiedy w domu była przemoc, ojciec lał matkę i nas, kiedy ojciec był alkoholikiem, to ja nie dostawałem od nikogo pomocy. I podzieliłem się tą historią, żeby nikt więcej, kiedy będzie szukał pomocy, nie musiał czuć się samotny. Że ta książka, nawet jeśli pomoże jednej osobie, jeśli nawet jedna osoba ją przeczyta, a już wiem dzisiaj, że to działa i że to nie była tylko jedna osoba, jeśli to komukolwiek pomoże, to warto było. I to jest taki dług, który spłacam. Ja sobie poradziłem w życiu, bo byłem dość silną osobowością. Ale wiem, że wiele osób sobie nie radzi w takich sytuacjach i potrzebuje wsparcia. I zresztą ja pewnie też szybciej bym sobie poradził, gdybym przeczytał taką książkę, gdybym wiedział, że nie jestem sam, że ktoś ma podobne problemy i jakoś sobie je rozwiązuje. I stąd ta książka. Ona także jest o kobietach i dla kobiet. Zresztą jak obserwuję, kto jest czytelnikiem tej książki, to są to przede wszystkim kobiety. Dlaczego? Dlatego, że my faceci się to oczywiście boimy skonfrontować z tymi problemami. Boimy się usłyszeć to, co w nas siedzi i uciekamy od takich książek. Ale to też taki trochę poradnik, jak zostać prezydentem takiego pięknego miasta jak Słupsk. Łatwo jest być prezydentem Słupska? Nie, bo to nie jest łatwa pozycja, bo to jest pozycja, w której szczególnie w polskim społeczeństwie trzeba sobie radzić po pierwsze ze skromnymi możliwościami, także finansowymi, ale także ze społeczeństwem, które nie jest nauczone partycypacji. Czyli trzeba znaleźć taki sposób na mieszkańców, żeby oni w tej swojej miłości do miasta, bo mieszkańcy kochają swoje miasta i są dumni często ze swoich miast, ale także czuli się współgospodarzami tych miast. I przy takim odsetku zaufania do instytucji życia publicznego, do prezydentów, akurat my sobie całkiem nieźle jeszcze radzimy, ale zaufania do wyborów, do partycypacji jest ciężko. Ludzie nie rozumieją, co to jest budżet i ile wynosi budżet miasta, jak uczestniczyć, jak współdecydować. I nawet jeśli im się tworzy te mechanizmy, to ciężko jest zachęcić ich do tego, żeby współuczestniczyli. Oczywiście to jest pokłosie skomplikowanych mechanizmów zaborów czy PRL-u, kiedy władza nie była nasza, więc ta tradycja nieufania władzy jest bardzo silna, ale także tego, że klasa polityczna wielokrotnie oszukiwała społeczeństwo. Po prostu, jeżeli się umawiała ze społeczeństwem na jakieś reguły gry i nie dotrzymywała tych reguł, no to społeczeństwo w pewnym momencie pokazało środkowy palec i powiedziało: sorry, ale jeżeli ciągle nas oszukujecie, to my mamy dość, wolimy się zająć naszym życiem rodzinnym, prywatnym, zawodowym, a nie będę się angażowała w życie miasta, bo po prostu tyle razy już byłam oszukiwana, że mam tego dość. I no więc jak przywrócić zaufanie? To jest wyzwanie.
No ale to jest pasja, dla mnie to jest pasja. Ja kocham to, co robię i też widzę zmiany. Widzę, jak to się mimo wszystko zmienia, że jednak ludzie gdzieś odzyskują powoli to zaufanie, chcą coraz częściej uczestniczyć. Nie jest to masowe, nie jest to jakaś bardzo zauważalna zmiana, żebyśmy mieli takie społeczeństwo, nie wiem, jak w Holandii, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, gdzie ludzie dyskutują, to widać po prostu wszystko bulgocze. No jest to społeczeństwo, można je wyczuć na każdym kroku. U nas tego nie ma. Jest bardziej roszczeniowość, jest bardziej taka pasywność, bierność, krytykanstwo, hejt. Wszystkie takie bardzo złe cechy. Ale to się zmienia. Ja wierzę też w społeczeństwo. Jestem przekonany, że my też tą lekcję współdecydowania odrobimy. I muszę powiedzieć, że znów wracam do kongresów kobiet, ale kongresy kobiet też w tym pomagają. Znaczy uczą na przykład kobiety, ale także mężczyzn, takich jak ja, do tego, żeby poznawać mechanizmy partycypacji, emancypować się, edukować się, współdecydować. I widzę, jak one odmieniają rzeczywistość. Nie byłoby Rady Kobiet w Słupsku, gdyby nie Kongres Kobiet. To dziewczyny z Kongresu Kobiet naciskały, żebym powołał tą Radę Kobiet i ją powołałem, więc to też piętno Kongresu Kobiet gdzieś jest odciśnięte w tym wszystkim. Jak to się robi, żeby się mówiło o mieście w całej Polsce? Bo o Słupsku mówi się w całej Polsce i wszyscy znają prezydenta Biedronia. No i myślę, że przede wszystkim oczywiście dlatego, że dla mediów szczególnie sensacją jest to, że jestem pierwszym gejem, otwartym gejem wybranym na prezydenta miasta, nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. I to była sensacja, którą podawano nawet w Bombaju, w Kalkucie, w Singapurze i na całym świecie. Więc to myślę, że wzbudziło atencję. Ale chyba też przez to właśnie, że wprowadzam takie mechanizmy, które są bardzo innowacyjne, partycypacyjne, ciekawe, które mogą inspirować mieszkańców innych miast, że w Słupsku można, to dlaczego u nas nie można. I widzę, że to działa. Widzę, że na przykład prezydent Konina ma kalendarz online swoich spotkań, coś, co ja mam i dotyczy to całego ścisłego kierownictwa. Że na przykład kolejne miasta ujawniają pensje urzędnicze, coś co u nas jest standardem, czy wszystkie rachunki, faktury, wszystko jest transparentne. To są takie praktyki, na które mieszkańcy też lubią. Znaczy, to też sprawia, że mają wtedy mniej podejrzeń do nas, że ciężko już jest oskarżyć mnie o to, że coś ukrywam, jeżeli wszystko jest na tacy. I to się podoba. Podoba się pewnie też wrażliwość na wykluczenie, na los zwierząt, na to, że nie wpuściłem cyrków do naszego miasta. Mam nadzieję, że Konin też nie wpuszcza. Zdarza się, okay, że cyrk jeszcze się pojawia. Ja niestety, ale no wiele takich mechanizmów, które są nowe w tym wszystkim i podobają się dużej części społeczeństwa chyba. To może warto byłoby mieć miasto partnerskie we wschodniej Wielkopolsce w postaci Konina i spotkać się z prezydentem. Muszę przyjechać do was, do Konina, poznać prezydenta i wasze miasta, przede wszystkim mieszkańców i mieszkanki Konina. Do 3 razy sztuka, jak powiedziałem. Znaczy za 3 razem przyjadę do Konina na Kongres Kobiet. Bo wyczytałem, że pan zbiera figurki. No zbieram. Wow, dzięki. Matka Boska. Licheńska. No. Dziękuję bardzo. Wow.